Lista uczestników zapełniła się niespełna godzinę. Niemal 30 młodych ludzi w wieku od 10 do 14 lat od kilku dni doskonale bawi się i rozwija na zajęciach pod hasłem Lato w Teatrze. Lato w Teatrze to program Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej wśród młodzieży i dzieci. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych artystycznych warsztatów dla dzieci i młodzieży, przygotowanych autorskich warsztatów. W tym roku jest 12. edycja tegoż programu i dołączyliśmy do zacnego grona 41 ośrodków, które realizują właśnie w tym roku Lato w Teatrze. Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest twórczy rozwój dzieci i młodzieży. Prowadzący autorskie zajęcia pomagają uczestnikom w odkryciu swoich talentów, pasji, rozwinięciu wyobraźni i zainteresowań. Warsztaty zakończą się pokazem. To, co się w pokazie finałowym znajdzie, bardzo duży wpływ na to będą miały same dzieci, to ich decyzje, dzieci i młodzież, które uczestniczą w tymże programie. W labiryncie emocji po nitce do siebie. Takie hasło przyświeca tym zajęciom. I to właśnie labirynt odgrywa tutaj kluczową rolę. Teatr labiryntu sensorycznego to sposób pracy, który angażuje zmysły, który pozwala też poprowadzić przez specjalnie przygotowany wcześniej labirynt, osoby z zewnątrz, osoby, które będą miały zasłonięte oczy i dzięki temu będą mogły więcej doświadczyć, więcej poczuć, może więcej zrozumieć. Taki labirynt przygotują dzieci, które biorą udział w tym warsztacie, dla swoich rodziców, przyjaciół, najbliższej rodziny, może osób z miasta. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w blokach, mają charakter integracyjny. Pracujemy nad tym, żeby grupa stała się grupą, żeby potrafili razem współpracować. Część zajęć odbywa się również w mniejszych grupach. Te grupy będą się specjalizowały w różnych aspektach przygotowania labiryntu. Będą to osoby, które zostaną aniołami, czyli takimi osobami wspierającymi publiczność, która wejdzie do labiryntu. Będzie grupa, która będzie zajmowała się przygotowaniem plastycznym, przygotowaniem scenografii, tego, czego będzie można dotknąć, tego, co będzie można poczuć. Będzie też grupa odpowiedzialna za efekty dźwiękowe. Zainteresowanie tą formą zajęć okazało się ogromne. Piszę tutaj, ponieważ to jest bardzo dobra forma spędzenia ostatnich tygodni wakacji. Można poznać bardzo dużo osób. No i zawsze chciałam w jakimś przedstawieniu teatralnym uczestniczyć. I wygląda na to, że realizacja projektu zostanie zakończona sukcesem, bo dzieciaki są przeszczęśliwe. Najbardziej podoba mi się atmosfera, ponieważ naprawdę wszystkie dzieci są bardzo miłe oraz wychowawczynie są też wspaniałe. No. Wczoraj mieliśmy takie zajęcia, że musieliśmy wysiedzieć własną jakby wyspę, własne takie plemienie. I w małych grupach tam i było bardzo fajnie. Wymyśliliśmy własny język, własną mapę, własny swój kraj.